poglądy i osądy. Dzień dobry, panie naczelniku. Witam państwa, witam pana redaktora. W Opolu od wielu, wielu lat trwa taka skomplikowana gra w komórki do wynajęcia. Okazuje się, że urzędów i urzędników mamy tak dużo, że zwykle obiekty należące do tych urzędów nie wystarczą. Podobno nawet władze miasta, choć właściwie no, one rządzą miastem, mają problem z jedną siedzibą dla swoich urzędników, dla swoich biur. Przede wszystkim obiekty, którymi dysponujemy, są obiektami, które były budowane często jeszcze z początkiem minionego wieku, ewentualnie jeszcze w połowie minionego wieku były gdzieś rozbudowywane. To jest ta infrastruktura, która jest faktycznie, no, do końca nie wystarcza tym potrzebom, które mamy, ale tak jak pan redaktor zauważył, staramy się, aby tą infrastrukturę dopasować już do potrzeb, może nie tyle co do potrzeb urzędników, ale co do potrzeb obywateli, tak aby mogli być sprawnie obsługiwani. No, Urząd Miasta kojarzony jest z ratuszem i w ratuszu jest bardzo jakby wiele wydziałów, no ale jesteście też w kilku innych miejscach w mieście. O, zgadza się, zgadza się. Jesteśmy między innymi, mają bardzo duży obiekt na Placu Wolności. Jest budynek na ulicy Budowlanych urzędu. Tak więc tych obiektów... Na ulicy Żeromskiego. Na ulicy Żeromskiego. Centrum Dialogu Obywatelskiego tak, na przykład. Tak, tak. Jest tych obiektów kilka faktycznie i urzędnicy są rozbici, co tak naprawdę jest chyba najbardziej niekomfortowe dla mieszkańców, którzy chcąc na przykład kompleksowo zorganizować sobie dzień w urzędzie, załatwić kilka spraw, muszą być tu, tu, tu i tu, nie mogąc wszystkich rzeczy załatwić, zorganizować sobie w jednym miejscu. Znaczy w jednym okienku mogą się dowiedzieć gdzie, ale potem muszą biegać po mieście. Tak, tak, w ratuszu jest taki punkt, gdzie mogą się dowiedzieć wszystkiego, natomiast później muszą faktycznie pójść w parę miejsc. I tak już będzie zawsze? Czy jest jakiś pomysł na to, by to scentralizować? Jest pomysł i ten pomysł jest tak naprawdę już w fazie realizacji, to jest Centrum Usług Publicznych. Ten nowy obiekt miałby się pojawić na byłym terenie po fabryce FSO u zbiegu ulic Ozimskiej i Plebiscytowej. Naprzeciwko dawnych koszar obecnie siedziby Sądu Rejonowego. Tak jest, dokładnie w tym miejscu. Tam powstaje piękna koncepcja zagospodarowania tak naprawdę całego terenu pod kątem nowego Centrum Biznesowego Miasta. Oprócz naszego budynku Centrum Usług Publicznych miałby się pojawić też biurowiec Izby Skarbowej, czyli administracji rządowej. Obecnie też przetargu jest teren pod biurowce. Będzie tam tam. Również w tym miejscu będzie tam zapewniony piękny układ komunikacyjny, nowe włączenie w ulicę Plebiscytową. To naprawdę będzie nowy fragment miasta z taką jakością administracyjną i biurową. Czyli taka dzielnica biurowców mała. Tak, tak to ma wyglądać. Jak duże będzie to Centrum Usług Publicznych? Centrum Usług Publicznych to na ten moment jest 14 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Chcielibyśmy, aby tam wszystkie najważniejsze wydziały pojawiły się na miejscu, tak aby na parterze budynku była jedna duża sala obsługi klientów, tak aby wszyscy mieszkańcy miasta i wszystkie osoby, które potrzebują w urzędzie swoje sprawy załatwić, mogli tam w tym jednym miejscu wszystko wyjaśnić. To będzie wysoki budynek? To będzie budynek, jeśli się nie mylę, pięciokondygnacyjny. Czyli razem jeszcze, bo jeszcze będzie parking. Jeszcze będzie parking. Tak. I przeniesiecie tam wszystko, co macie teraz poza ratuszem? Prawie wszystko, prawie wszystko. Ale te wszystkie najważniejsze wydziały służące obsłudze obywatela tam w tym miejscu będą. Oczywiście ratusz pozostanie, prezydent pozostanie w ratuszu. No bo to symboliczne miejsce przecież. Tak, również z tymi jednostkami, które nie są tak potrzebne w obsłudze mieszkańca, ale są na przykład bardzo potrzebne, aby prezydent gdzieś mógł na bieżąco korzystać i współpracować z tymi wydziałami. Z tym, że to Centrum Usług Publicznych jest dedykowane miastu, tam nie wpuszczacie nikogo innego. A w Centrum Usług Publicznych będą jednostki miasta i wydziały miejskie. Obok będzie biurowiec, zaraz po sąsiedzku. Ale budowany przez was, czy przez to prywatnego dewelopera? Nie. To będzie administracja rządowa, Izba Skarbowa. Rozumiem. A pozostałe biurowce to już są prywatnym przedsięwzięciem? Pozostałe biurowce będą prywatnymi przedsięwzięciami. A te biura, które zwalniacie, czy zwolnicie po przeniesieniu się do CUP-u, to są biura wasze, czy to są biura prywatne, za które płacicie? Częściowo są to biura nasze, częściowo są to biura podnajmowane. A kiedy CUP będzie gotowy? Wiadomo już? Chcielibyśmy, aby końcem 2018 roku był to już bardzo, bardzo zaawansowany projekt i myślę, że w 2019 roku będziemy, myślę, już o przeprowadzce tam. Bo dlaczego o tym rozmawiamy? Rozmawiamy dlatego, że no, Urząd Marszałkowski częściowo musi się wyprowadzić z Urzędu Wojewódzkiego. Mm-hmm. To w sumie nie jest nowy proces, bo przecież to samo wydarzyło się ze Starostwem Powiatowym w Opolu. Warto przypomnieć, że i ono dostało wypowiedzenie kilka lat temu, musiało sobie zaadaptować własną siedzibę. Tak, prawda? Tak było. Czy Urząd Marszałkowski, gdyby trafił na rynek,
miałby duży problem ze znalezieniem nowych miejsc? Myślę, nowych że biur? Problemem ze znalezienia miejsca by nie miał. Na pewno kwestia jest tego, ile to będzie kosztowało. Sytuacja na rynku biurowym w Opolu diametralnie się zmieniła. Od 5 lat notujemy wyraźny wzrost powierzchni biurowej. Plany, które są na następne 5 lat, świadczą o tym, że ta powierzchnia zwiększy się jeszcze o 100%. W związku z powyższym sytuacja na rynku, jeśli chodzi o sytuację dostępności biur, jest dosyć wygodna dla kogoś, kto poszukuje tych biur. Teraz pytanie, jakie to będą warunki finansowe i czy Urząd Marszałkowski będzie w stanie im podołać? No tak, bo to kosztuje jednak. Oczywiście, tak. Chociaż stawki wynajmu w Opolu nie są bardzo duże. W porównaniu z dużymi miastami, oczywiście, tak? Że tak. A jaka to stawka mniej więcej? Myślę, że możemy mówić o kwotach około 10 euro za metr kwadratowy. Czyli no około 40 zł za metr kwadratowy. Tak. No to jednak jest trochę pieniędzy w przypadku, powiedzmy, takiego porządnego departamentu, porządnych biur. Jest trochę pieniędzy, ale jest to wartość rynkowa i o tym trzeba pamiętać. Żegnamy się ze słuchaczami na FM, zostajemy w internecie i DA+. Przypominam, że naszym gościem jest Michał Kramarz, zastępca naczelnika Biura Obsługi Inwestora w Opolu. Panie naczelniku, mówi pan, że ta powierzchnia biurowa zwiększy się o 100%. Tak. To ile mamy teraz tej powierzchni biurowej? Teraz możemy mówić, oczywiście około, to jest niedokładna liczba, 30 tysiącach metrów kwadratowych dostępnej powierzchni biurowej. A w planach jest kolejne na następne 5 lat 30 tysięcy metrów kwadratowych kolejnych. Te 30, które już mamy, no to są po części te biura, powiedzmy, będące własnością urzędów, tak? Te 30, o których my mówimy, to są tak naprawdę biura dostępne na rynku, ale te już wysokiej klasy, nowo wybudowane. A, czyli nie wchodzi tutaj do tej liczby to wszystko, co urzędy mają u siebie niejako? Nie, tego nie wliczamy. Tego nie wliczam, bo to jest często powierzchnia, która, tak jak żeśmy na początku audycji rozmawiali, wybudowana wiele, wiele lat temu. Ona tak naprawdę na rynku nie jest tą najbardziej poszukiwaną. My jako też Biuro Obsługi Inwestora staramy się posługiwać tą wartością, która jest też ciekawa z punktu widzenia podmiotów zewnętrznych, które by chciały się pojawić w Opolu. Stąd ta liczba 30 tysięcy metrów kwadratowych, ale w tej nowej, nowoczesnej, już wysokiej klasy, tak, powierzchni biurowej. A jak duża część tej części jest już niejako wynajęta? Całość? Właściwie można mówić o całości. I dlatego kolejne inwestycje. I dlatego kolejne inwestycje, tych inwestycji, które teraz się chociażby realizują. Państwo, którzy przemieszczają się ulicą Ozimską w okolicy Galerii Tesco, mogą widzieć po jednej stronie jedną inwestycję, ulicy po drugiej stronie drugą. Takich inwestycji jest więcej. Jednocześnie jest też kilka inwestycji, które na tą chwilę mają już zapewnione finansowanie, tak naprawdę czekają na klienta i to jest chwila, moment, w której one zaczną się budować. Czyli deweloperzy wyczuli po prostu, że to jest rynek. Tak, rynek niesamowicie się zmienia i bardzo dynamicznie rośnie i widać, że deweloperzy to wyczuli. Dobrze, to jeszcze zapytam, bo to jest też istotna kwestia. Wiemy, że urzędy szukają biur, ale kto jeszcze szuka? Z punktu widzenia miasta, to oczywiście oprócz tego centrum usług publicznych, które my budujemy na nasze potrzeby, dla nas najważniejsi są inwestorzy zewnętrzni, ci z sektora BPO, którzy reprezentują firmy obsługujące procesy biznesowe. Oni są bardzo zainteresowani, zresztą jutro otwieramy w jednym z nowych biurowców przy Karolince biuro jednej z firm, 2 dni później kolejnej z firm, więc przede wszystkim my jako miasto też koncentrujemy się na tym, aby zapewnić tą nowoczesną przestrzeń biurową dla inwestorów, którzy cały czas regularnie pukają do miasta. Czyli wy dostarczacie działki uzbrojone, a potem deweloperzy budują biura. Tak to wygląda. Tak to. A myśli pan, że ten proces, te kolejne 5 lat, 30 tysięcy, to zamknie rynek? To jakby zaspokoi potrzeby, czy nie. Będziemy się dalej rozwijać? Nie, to nie zamknie rynku. Chociażby taka prosta kalkulacja. Wiemy, że sektor BPO w Opolu będzie się jeszcze rozwijał i rozwinie się jeszcze o 300%. Takie są nasze plany, takie są też wspólne obliczenia z naszymi partnerami z tego rynku. W związku z powyższym, wiedząc, ile teraz zatrudniamy pracowników, wiemy, że ten rynek jeszcze będzie bardzo intensywnie rósł. W związku z powyższym będzie potrzebował jeszcze nowych przestrzeni biurowych i ten plan 5-letni to nie jest plan, który zamyka te wszystkie potrzeby. No bo to jest 100% z 300, tak, planowanych. Tak. Czyli potem jeszcze kolejne... Jeszcze będziemy rośli. Jeszcze kolejne 60 tysięcy. Stąd zresztą taka śmiała wizja tego nowego centrum biurowego. Po terenach byłej fabryki FSO, tam myślimy, że powstanie właśnie z prawdziwego zdarzenia centrum biurowe. To nie są nasze marzenia, to są po prostu realne obliczenia, patrzenie się w przyszłość, ale na podstawie twardych danych. No to ciekawą wizję pan tutaj nam snuje. Wizja, ale prawdziwa wizja i jesteśmy przekonani, że za parę lat ona się ziści. Opole miastem wielkich biurowców. Może nie takich wielkich na Manhattanie, ale takich, które odpowiadają naszym potrzebom.
No zobaczymy. No, na razie problem, a marszałek musi znaleźć miejsce dla swoich urzędników. No, te komórki do wynajęcia, ta zabawa pewnie będzie jeszcze trwała. Myślę, że tak. Aczkolwiek jeśli marszałek będzie miał ambicje pojawić się z którymś z nowych biur, które powstają w Opolu, to na pewno nie będzie miał problemu, aby znaleźć tam dla siebie przestrzeń dla swoich urzędników, a przede wszystkim przestrzeń dla tych spraw, które musi realizować w ramach urzędu. Pewnie pan pamięta, był taki pomysł, by Urząd Marszałkowski wybudował sobie zupełnie nową siedzibę. Nawet tak. Były takie przymiarki, szukano takiego miejsca, ale zrezygnowano. To chyba nie był dobry pomysł. Trudno, żeby zrezygnować. Trudno oceniać z tego względu, że należało być bardzo blisko tego procesu wewnątrz Urzędu Marszałkowskiego. Przy czym być może na tą chwilę marszałek jest postawiony w sytuacji, w której faktycznie musi szukać szybko biur, które są dostępne na rynku, ale pod kątem budowy nowego biurowca są też argumenty za, które powodują, że staje się to bardzo opłacalne. Więc być może w przyszłości marszałek wróci do takiej idei. No, choć czasy, gdy Urząd Marszałkowski miał wielkie pieniądze, już się skończyły. No i nie wiadomo, jak z tymi unijnymi będzie i też nie wiadomo, czy Unia da pieniądze na akurat tego typu inwestycje. W każdym razie marszałek wciąż realizuje wielkie sprawy. Wszystko zależy od tego tak naprawdę też, jak władza centralna będzie traktowała urzędy marszałkowskie, jaką będzie widziała ich w przyszłość w samorządowej Polsce. I tutaj trudno rozstrzygnąć w tym momencie. No oczywiście, to już zadanie dla rządzących. No a my czekamy na CUP, tak? Z jedną wielką salą obsługi petenta. Czekamy, ten proces się realizuje. Niedługo wystartuje przetarg. Myślę, że budowa też szybko rozpocznie się. U zbiegu ulic Plebiscytowo-Ozimskiej będziemy mieli piękny obiekt i nową tak naprawdę jakość dla naszych mieszkańców. No i wreszcie zagospodarowany ten księżycowy krajobraz, który tam mamy w tej chwili. Tak, na pewno już nie będzie tam planu zdjęciowego dla filmów science fiction. Otóż to, naszym gościem był dzisiaj Michał Kramarz, zastępca naczelnika Centrum Obsługi Inwestorów w Opolskim Ratuszu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu, dziękuję panu. Poglądy i osądy.